Привет, товарищи, здравствуйте, это Сталкер Тень Чернобыля. I tym oto najpewniej okaleczonym powitaniem chciałem was zaprosić do mojej drugiej serii Stalker Cień Czarnobyla. I tak, to jest właśnie ta gra, którą zapowiadałem już od jakiegoś czasu, z którą miałem tyle problemów i które udało mi się wreszcie rozwiązać. I teraz tak, może jeszcze parę spraw takich organizacyjnych. Wiem, że do gry wyszło wiele niesamowitych modów, które przywracają zawartość usuniętą przez twórców, które dodają jakieś nowe elementy, pogodę, cuda, po prostu cuda tak naprawdę. Ja jednak chcę przejść czystą grę, waniliową, jak to się teraz mówi, z tego względu, że chcę sobie przypomnieć te pierwsze doświadczenia, które mi towarzyszyły, kiedy właśnie pierwszy raz zetknąłem się z tą grą. No i cóż, być może jeszcze mógłbym coś opowiedzieć o tej grze, aczkolwiek myślę, że nie trzeba jej chyba nikomu przedstawiać. Dobra, w takim razie możemy ruszać prosto do zony. Jeśli chodzi o strzelanki, to już sami, jeżeli oglądaliście moją serię Fallout New Vegas, to wiecie, że nie jestem zbyt dobry w strzelanki. Dlatego zagram na poziomie Stalker. Ten chyba żyje. Niezły farciarz. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed snami. Zobaczymy, na ile Sidorowicz cię wyceni. Co masz? Ciało. Z gruzowika śmierci. Było w trupiarce. U niego metka. Ma na sobie znak. Znasz? Znacie procedurę. Zostawcie go na... On żyje. Że co? Nie może być. Jaja sobie robisz. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Dawaj go sobie. Połóż go tutaj. Tak. Myślę, że za tego mogę ci dać. Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. I witajcie w zonie. Dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie.
Mam gdzieś po co ci ten strzelok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Na pewno. Co tak stoisz? Dobrze, należy do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z kotami. Albo zwyczajnie przydzielę ci misję, jak doświadczonemu stalkerowi. Myślę, że nie obrazicie się, jeżeli wezmę od razu misję. Mam dla ciebie robotę naznaczony. Chcę, żebyś odszukał stalkera zwanego Żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Wcięło go gdzieś w okolicy mostu. Znajdź go. Żywy, martwy, bez znaczenia. Liczy się jego pendrive z danymi. Odwiedź wilka tu w obozie i wypytaj go. Na pewno wie, gdzie może być ten koleś. Okej, mówcie dalej, Sidorowiczu. W porządku. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy czegoś tutaj w szafce nie ma. Tu chyba nie. Oj, lornetka nie jest mi potrzebna. I uwaga! Zaciągamy się wspaniałym, radioaktywnym powietrzem. Muszę przyznać, że pomimo upływu lat 2007-2013, 6 lat, kurczę, 6 lat, to grafika dalej robi na mnie wrażenie. Zwłaszcza światłocień. Naprawdę, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Rewelacyjnie. Przypomina mi to taki wiosenny albo wczesnoletni wieczór. Co prawda jest 6 rano, aczkolwiek twórcy Stalkera, chyba we wszystkich częściach, mają jakąś dziwną tendencję do, że tak powiem, złego ustawiania słońca. I tak w tej części słońce wschodzi i zachodzi na zachodzie. No cóż, zona to dziwne miejsce, ale żeby aż tak... Zobaczcie. To jest rewelacyjne. No ale dobra, żeby już tutaj nie przedłużać. Idźmy do wilka i zdobądźmy nasze zadanie pierwsze. A panowie, niczego nie tu. Witaj, wilku. Muszę zobaczyć się ze Żwawym. Wiesz, gdzie go znajdę? Okej, w porządku, rozumiem. Żwawy ma spore kłopoty, wybaczcie za to zawieszenie. Żwawy ma kłopoty, niedaleko stąd jego grupę napadli bandyci. Ledwie dał radę wysłać mi sygnał SOS. Wyglądało na to, że resztę chłopaków załatwili. Moi ludzie powiedzieli mi, że sukinsyny są teraz na starym parkingu, tym po drugiej stronie drogi. Rozumiem, że swoich z więzienia nie wyciągniecie? To chyba kiepski z ciebie przyjaciel, a może po prostu jesteś za cienki w uszach, co? Dałbym ci popalić, tylko po co? Okej, zadanie jest generalnie proste. Mamy odbić więźnia. Oczywiście podejmiemy się tego, bo dzięki temu... Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. Dzięki temu dostaniemy naszą broń pierwszą. Dobra, wilk, ślij go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. Za przeproszeniem, wilku, ale... Twoi chłopaki to są, prawdę mówiąc, pikusie. I to oni raczej będą mi wchodzili w drogę. Okej. Kurczę, patrzcie na te domy. Przecież to jest rewelacja. Jeśli chodzi o klimat swojskości, to chyba nie ma drugiej takiej gry, która by dorównywała. A nie, przepraszam. Arma 2. Ona dorównuje klimatem właśnie swojskości. Stalkerowi. Nawet go przewyższa trochę, bo jednak tam jest bardziej realistycznie wszystko odwzorowane. Ale naprawdę Stalker mnie tym powalił. Naprawdę zauroczyła mnie ta gra, kiedy pierwszy raz w nią zagrałem. Tak w ogóle Stalkera znalazłem przez przypadek. Półtora czy dwa lata po premierze
I prawdę mówiąc, nie miałem pojęcia, jak ta gra miała wyglądać, jakie były założenia twórców, co miała zawierać tak naprawdę. Ponieważ dopiero później dowiedziałem się, że produkcja chyba trwała od 2002 czy 2004 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam. I wiem, że wielu graczy było strasznie zawiedzionych, ponieważ tak naprawdę, obiektywnie rzecz biorąc, to, co dostaliśmy, to właściwie taki produkt połowiczny. Niemniej, ponieważ, tak jak mówię, no nie wiedziałem tego. Mnie ta gra po prostu zauroczyła. I chyba tak naprawdę dzięki niej dałem się wciągnąć w takie klimaty postapokaliptyczne. Czy raczej postnuklearne. W tym przypadku. I nie żałuję. A, wracają wspomnienia. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to niemal czułem swąd stęchlizny, otwierając tą szafę. To skrzypienie drzwiczek, to wszystko takie swojskie, niesamowicie. Jak tej gry nie kochać, naprawdę. Dobra, może jeszcze przejrzę swój ekwipunek tak na szybko. No okej, zdobyliśmy konserwy i naboje do naszej broni. Gdzieś jeszcze, w którymś domku jeszcze były jakieś zapasy bodajże, z tego co pamiętam. A. I znów wracają wspomnienia. Aż miło posiedzieć z chłopakami przy tym ognisku, posłuchać. No ale nic, zadanie wzywa, samo się nie rozwiąże. Dobra, chyba już tutaj nic nie było. To znaczy tak, wiem, że gdzieś chyba w tej chacie jest kombinezon, którego w sumie nie powinniśmy mieć na początku gry. No ale cóż, ja nie będę się specjalnie wysilał, żeby go zdobyć. Tam są nasi dobrzy, a właściwie źli znajomi, z którymi mamy na pieńku. Ukraińska armia. Kurczę, pomimo słabej rozdzielczości tych tekstur, naprawdę niebo jest niesamowicie sugestywne. I to mnie naprawdę urzekło w tej grze. Będę to powtarzał pewnie wiele razy, ale nawet do tej pory, patrząc na tą grafikę, wydaje mi się, że jest naprawdę dobra. Аптечку, я типа помоги. Дай аптечку, пожалуйста. Trzymaj. Dzięki, naznaczony. Jesteś w porządku, wiesz? Powiem wszystkim w obozie, że mi pomogłeś. Wiem, że jestem w porządku. A masz mi coś do powiedzenia? Co tu się stało w ogóle? I czemu ten helikopter tak lata? Zdaje się, że wojskowi patrolują teren. Natknęliśmy się na bandziorów. Jeden z naszych zginął na miejscu. Złapali żwawego, bo ściemnił im, że znalazł jakąś skrytkę pełną artefaktów. Ja udawałem trupa i to mnie ocaliło. Dobra, muszę zobaczyć się ze żwawym. Czy chcesz mi dotrzymać towarzystwa? Oczywiście wiem, że mi nie dotrzyma towarzystwa. Kuruj się, przyjacielu. Bywaj. Oczywiście w takim świecie jak Zona ciężko o przyjaciół tak naprawdę. Całość w ogóle, ogólnie klimat jest bardzo podobny do klimatu, żebym wam nie skłamał, do klimatu powieści Pawła Kornewa. To jest właściwie cały cykl powieści, Przygranicze.
Jeśli chcecie, poszukajcie sobie informacji na temat cyklu tych książek, bo naprawdę są ciekawe. Oczywiście znajdują się tam różnice, ponieważ akcja przygranicza toczy się gdzieś na Syberii bodajże. Ale generalnie rzecz ujmując, być może w późniejszych odcinkach coś więcej o tym wspomnę. Na razie jednak skupiam się na grze, jakoś tak ciężko mi w ogóle komentować na żywo. Nie wiem dlaczego, w Falloutie jakoś łatwiej mi to idzie. Tu zdaje się jakiś trup jest. Rozkładający się pies lub... No, tak to wygląda. I kolega z apteczką. Bardzo dobrze, apteczki tutaj się przydadzą. Zwłaszcza mi z moją celnością. Dobra, nie każmy naszej ekipie czekać na siebie długo. Przymknij się, stary. A teraz słuchaj uważnie. Pietrucha jest, prawdę mówiąc, największą pierdołą w całej serii. Ale myślę, że to już chyba wiecie. Dobra, cześć stary, Wilk mówił, że przyjdziesz. Masz jakieś pytania? Tak, ilu bandytów jest w obozie? To chyba rozpoznanie to chyba najważniejsza część zadania. 7 albo 8, 2 przy bramie, 2 w budynku po prawej, koło ogniska, a kolejnych 2 w tym po lewej. Tam właśnie trzymają żwawego. Zazwyczaj jeszcze ktoś się kręci po placu. To by było na tyle. To co? Paciorek i w drogę? Dawaj, zabieraj swoich ludzi. Wilk przysłał nam wsparcie i rozkaz ataku. Pora ruszać i zabawić się w bohaterów. Oj, Pietrucha. Doigrasz się. O, ostrożnie. Kurczę, jest tyle rzeczy, które chciałbym powiedzieć o tej grze. Ale jakoś mi teraz umknęły. Kiedy układałem sobie cały tekst przed nagraniem, wszystko pamiętałem, wszystko szło gładko, a teraz... A teraz jakoś mi umknęło. Dobra. O. Chciałem trochę ciszej, ale dobra. Nawet nie ma już znaczenia, gdzie oni są, bo i tak... Dobra. Ja spróbuję tędy. Nie, od tyłu wejdę. Już mnie pewnie zauważyli. No ale cóż. To był mój błąd, że przebiegłem tamtędy. To w ogóle jest taki właśnie magiczny przycisk jak wychylanie się, czego brakuje teraz w dzisiejszych grach. Chodź tu. Oż ty. Co ja zrobiłem? Chodź tu, kolego, chodź tu. O, tam jest drugi. Ktoś z naszych zginął? Tak, zginął. Dobra. Kurczę. Właśnie, to jest to, czego się obawiałem. Moja celność stoi na bardzo niskim poziomie, ale mamy za to shotguna. Z nim celność nie jest aż tak ważna. Zdaje się, że już wszyscy nasi zginęli. Dobra, gdzie się jeszcze nasi... O, już chciałem strzelać. Cholera. Na pewno tam jest jeszcze jeden. Hurra!
Dobra, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Kurde, osłaniajcie mnie, albo ja powinienem osłaniać ich chyba. Gdzieś tu jesteś. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurczę, gdzie on był? Wiem, że tam był żwawy, wiem, ale chcę wszystkich wykończyć. Tu jesteś. Nie. Dobra. Myślę, że już pozbieramy tutaj jeszcze wszystkie graty i w następnym odcinku, znaczy w następnym odcinku pozbieramy graty i zobaczymy co ze żwawym. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!